Ustawodawcy zależało na tym, żeby ściągnąć pieniądze do budżetu, dlatego te podatki wprowadza. Natomiast ja chcę tutaj powiedzieć wprost, tych podatków od sieci franczyzowych i tak nie będzie w budżecie, ponieważ naszych sklepików małych, rodzinnych nie stać na płacenie podatku 1,3%, podczas kiedy rentowność tych sklepów, nie licząc pracy własnej, bo to są właściciele, prawda, którzy pracują od rana do nocy, to jest często 0,5 do 1%, to już się cieszymy, że mamy dobre sklepy, jeżeli 1% zarabiają, więc tych podatków i tak nie zapłacimy, po prostu rozwiążemy franczyzę i pozostawimy sklepy same sobie, które wiadomo, że sobie nie poradzą z dużymi hipermarketami, nie będą w stanie wydać gazetki, nie będą w stanie zrobić żadnego programu lojalnościowego, nie będą w stanie wynegocjować ceny u producenta, bo żaden producent nie objedzie 1800 moich malutkich sklepów. Ja mam od tego kupców, ludzi, którzy mając oczywiście miejsce pracy, ale negocjują w imieniu tych właśnie drobnych sklepikarzy i dzięki temu te ceny wcale na dzień dzisiejszy już w tych małych sklepikach nie odbiegają od tych hipermarketów. Ale to się po prostu skończy, czyli tak, podatków i tak nie będzie, natomiast biznesu też nie będzie. Jeszcze jeden aspekt, który tutaj nie został poruszony, mianowicie handel w soboty i w niedzielę. Ustawodawca w tej formie ustawy, bo to cały czas jest jakiś projekt nieautoryzowany, przewiduje, że za soboty i niedzielę trzeba płacić maksymalne stawki podatkowe. No więc ja już abstrahuję od tego, dlaczego mamy płacić w sobotę inną cenę niż przez cały tydzień, bo to już jest jakiś absurd wręcz. Natomiast chcę powiedzieć, że fizycznie nie będziemy w stanie jako franczyzodawca, jako ten, który ma odprowadzić ten podatek, zgodnie z ustawą, to my mamy obowiązek odprowadzić, a potem ściągnąć ze sklepów, nie będziemy w stanie nawet technicznie tego wyliczyć. Nasze sklepy mają malutkie kasy. Kto tam liczy, prawda, ile jest soboty uhandlowane, ile w niedzielę? Ta księgowość dla tych małych sklepików to jest taka, że jest biuro rachunkowe, gdzieś tam za pieniądze kilka złotych od każdej faktury się płaci, więc sama ta dokumentacja, to trzeba sztab ludzi, żeby to po prostu zebrać w odpowiednim czasie i odprowadzić podatek, a potem się martwić, czy te sklepy oczywiście zapłacą. Więc reasumując, nie będzie podatku, nie będzie zrzeszonych sklepów, nie będzie grup zakupowych, będzie tylko drobny, umierający handel, a hipermarkety zacierają ręce, bo ich rentowność jest na poziomie 3-4%. Dziękuję. A przepraszam bardzo, mógłby Pan wytłumaczyć nas, dlaczego na przykład podniesienie marży nawet o te 6-8% nic nie da w tym wypadku? Proszę Państwa, no gdyby się dało podnieść marżę, no to oczywiście byłoby fajnie, natomiast wiedzmy o tym, że ci duzi, którzy mają 3,5% rentowności, oni nie podniosą. Po to po prostu poczekają, aż my podniesiemy ceny, konsument się odbije, bo uważane jest i tak, że w małych sklepach jest drogo, więc jak jeszcze podniesiemy ceny, to będzie jeszcze drożej, więc konsumenci się przyniosą do hiperów, ruch spadnie w tych małych sklepach i po prostu to jest scenariusz na zamykanie drobnego polskiego handlu. Ja jeszcze, jak już jestem przy głosie przywołany, bo nie chcę przedłużać, była prognoza taka, że ten polski handel w ogóle zniknie. 10 lat temu to nas straszono, że zostaną same hipermarkety, same dyskonty. Okazało się, że właśnie drobny polski handel rodzinny potrafił się zjednoczyć, w co nikt nie wierzył, że Polacy się potrafią dogadać. Zapisały się sklepy do grup zakupowych, do właśnie takich franczyz, które dają im tą opiekę. Niestety komuś to widocznie pasuje, skoro za dużo jest może tych małych, drobnych sklepów wygodnych koło domu, gdzie się fajnie u pani Zosi robi zakupy, trzeba je pozamykać, zostaną zagraniczne sieci, które podatki wyprowadzą wiadomo gdzie.